Przyjaciele, kiedy Dawid się modlił, mając w swoim życiu moment, w którym było mu ciężko, on modlił się do Boga tak. Osłabło serce moje, Panie. Postaw mnie na górze, wyższej niż ja sam. Inne tłumaczenie mówi, postaw mnie na górze, na którą nie mogę wejść, na którą nie jestem zdolny, aby wejść. Postaw mnie na tej górze, Boże mój. Osłabło moje serce. Wiecie, w dzisiejszym czasie człowiek słabnie, dlatego że a 70% ludzi na ziemi, wierzących i niewierzących, nie ma to większego znaczenia, okazuje się, systematycznie ulega wpływowi stresu na swoje życie. 70% ludzi słabnie. Dawid słabł. Słabną, nie wiem jak się mówi, słabną, słabł, osłabł, osłabnął. Dlatego, że ulegał temu, co było wokół niego. On wiedział, że ma być, że są miejsca, na które on teraz nie może wejść. W ogóle znacie Dawida. Wiecie, że to był człowiek, potrafił radzić sobie, ponieważ namaszczenie Świętego Ducha przenikało jego życie. Jako nastolatek zabił Goliata. Jako nastolatek bronił swoje owce przed niedźwiedziami i wilkami. On był zaradnym człowiekiem. Potrafił sobie poradzić. Opierał się na Bogu, ale nie opierał się pasywnie. Nie robił tego jak wielu ludzi dzisiaj i się potem zastanawiają, co się dzieje, że Bóg nie działa. I głos jest z nieba. Ja nie działam, bo ty nie działasz. Może zadziałaj. Jak? Jakkolwiek. A ja się zajmę tym, że było dobrze. Panie, gdzie mam iść? W ogóle idź. Idź, a ja po drodze wskażę ci drogę. Ale idź na razie. Rusz się. Dawid się ruszał. To był człowiek, który się ruszał. Ale on słabł w tej drodze swojej. On się robił słaby. On ulegał. Dlaczego on ulegał? Bo miał presję. Wtedy miał presję. To było tysiące lat temu. A wtedy była presja. Wiecie, jaka dziś jest presja? Tysiąckroć większa. Nie dlatego, że diabeł się wycwanił. Nie. Dlatego, że gatunek ludzki osłabł. Generalnie stał się słaby. Wiecie, setki lat temu, kiedy człowiek szedł, aby zdobywać pożywienie, walczyć z dzikimi zwierzętami lub z wrogami, żeby przeżyć, to co w niego włożył Bóg, to co w jego ciało włożył Bóg, ten system zabezpieczeń, czyli adrenalinę, kortyzol, w niego włożył Bóg, żeby ten człowiek mógł walczyć albo uciekać. To w ciebie Bóg włożył, żebyś mógł walczyć albo żebyś mógł uciekać. Ale kiedy ten człowiek zwyciężył już swoich wrogów albo powalił jakiegoś wielkiego zwierza, to wracał do domu i miał święty spokój. I to się zdarzało raz na jakiś czas. Wiecie, co dzisiaj naukowcy mówią? Że to, co setki lat temu przydarzało się wojownikowi na poziomie stresu, dzisiaj się przydarza zwykłemu człowiekowi 100 razy dziennie. 100 razy dziennie. Coś, co Bóg przewidział raz na jakiś czas. Dzisiaj się zdarza 100 razy dziennie, bo społeczeństwo jest słabe. Jestem nierozumiany. Stres mi się podnosi. Jestem odrzucony. Stres mi się podnosi. Straciłem pracę. Stres mi się podnosi. Dupa mnie swędzi. Stres mi się podnosi. Dzieci mnie nie słuchają. Stres mi się podnosi. 100 razy dziennie. 100 razy dziennie. Tak funkcjonuje obecne słabe społeczeństwo.
Diabeł znalazł najlepszą metodę, żeby mordować ludzi. Nigdy tej metody nie miał. Społeczeństwo było za silne. Za silne. Dzisiaj społeczeństwo jest w stanie rozpadu. Ludzie się leczą, bo nie potrafią sobie poradzić. Rozumiecie? I wielu z was ulega temu. I robi się w życiu ciężko. Mimo, że wiesz, że jest łaska. Mimo, że wiesz, że Święty Duch mieszka w tobie. To pozwalasz sobie na to, abyś robił się coraz słabszy. Myślisz o dniu jutrzejszym, zastanawiasz się, jak będzie, czy się uda. Rozumiesz, o co chodzi? 100 razy dziennie zwężają ci się żyły. 100 razy dziennie podnosi ci się ciśnienie krwi. 100 razy dziennie podnosi ci się cukier, abyś mógł walczyć albo uciekać, żeby ciało twoje miało energię. 100 razy dziennie tłuszcz daje ci dodatkowe kopy energii, żebyś tylko mógł znowu dłużej nie spać i więcej się modlić, bo się boisz. To jest stres. Największe narzędzie piekła obecnych czasów. Dawid to wiedział i powiedział: Panie, ja nie jestem w stanie wejść w to miejsce, w którym będę miał porządek w swoim sercu. Postaw mnie na tej górze. Zrób to dziś. Jeśli serce twoje osłabło, jeśli skupiłeś się na tym, co cię otacza, na tym, w jaki sposób to cię wszystko bombarduje i znowu zmusiłeś swój organizm, żeby walczył albo uciekał. Znowu spowodowałeś, że w twoich tkankach pojawiła się trucizna. Wiecie o tym, że czary i trucizna to jest ten sam wyraz? Czary i trucizna. To, co cię zabija, to nie szatan. To stres. Zwykły stres. On otwiera drzwi demonom. Rozumiesz? On otwiera drzwi diabłu. On powoduje, że walczysz i czujesz się coraz słabszy. Ale masz Boga. Tego samego, którego miał Dawid. On wiedział, że potrzebuje wejść w miejsce, które jest większe od niego. Jeśli dzisiaj gdzieś się nie możesz dostać w swoim życiu, nie możesz się dostać na swoją górę przemienienia, nie możesz się dostać na swoją górę obfitości materialnej, nie możesz się dostać na swoją górę porządku życiowego, składu i ładu w małżeństwie. Nie możesz się dostać do miejsca, w którym twoje dzieci są ci posłuszne. Nie możesz się dostać do miejsca, w którym masz zdrowe, normalne relacje z innymi ludźmi. Nie możesz dostać się do miejsca, które powoduje, że idziesz i służysz Bogu. A nie mówisz: dzisiaj jest deszcz. Nie będę szedł na ewangelizację. Niech sobie Nina sama poradzi. Ona jest przecież duchowa. Rozumiesz? Jeśli nie możesz wejść na tą górę, powiedz dzisiaj do Boga tak jak Dawid: wstaw mnie na tą górę, na górę wyższą niż ja sam. Boże mój, przepraszam Cię, że wykorzystałem te narzędzia, które mi dałeś, że wykorzystałem adrenalinę i kortyzol do złych celów. Wykorzystałem je, żeby walczyć z codziennością, zamiast wziąć autorytet, tak jak powiedziałeś mi. Ojcze mój, Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, wypełnia teraz moją duszę. Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, teraz wypełnia moje ciało. Każda moja tkanka jest wypełniana Twoim pokojem. Jestem mężny i dzielny. Nie boję się i nie lękam. Wchodzę teraz na górę, wyższą niż ja sam. Nie dzięki swojej sile, ale dzięki Twojej mocy. Wierzę w łaskę, Panie. Korzystam z łaski, Panie. Módl się tak do Niego. Korzystam z łaski, mój Panie. Z Twojej siły. Z tego, co dałeś mi na krzyżu i z tego, co wypuściłeś z pustego grobu. Nie ulegam stresom. Nie ulegam załamaniu nerwowemu.
Zapominam o tym, co za mną i odważnie patrzę w życie do przodu. Idę po nagrodę, która jest w niebie. Wywyższam Cię, Święty Boże. Jestem spokojny, tak jak Jezus Chrystus. Tak jak Jezus Chrystus. Twój pokój mnie wypełnia. Odrzucam i odpycham wszelki stres. Odbieram Ci, diable, powiedz to do Niego. Odbieram Ci, diable, te narzędzia. Moje ciało nie należy do Ciebie. Moja dusza nie należy do Ciebie. Jestem nośnikiem Świętego Ducha. Jestem nośnikiem Świętego Ducha. Kakatoro loko terelele plain. Halleluja! Halleluja! Uwielbiamy Cię! Halleluja! Zwycięski król objął panowanie, Jezus zwyciężył śmierć. Teraz w wolności idziemy, królestwa chwały. Zwycięski król objął panowanie, Jezus zwyciężył śmierć. Teraz w wolności idziemy, królestwa chwały, zwycięski król objął panowanie, Jezus zwyciężył śmierć. To jest nasza proklamacja, Ojcze. Teraz w wolności idziemy, królestwa chwały, Jezus, Jezus, Ty czynisz cuda. Panowanie, Jezus zwycięży śmierć. Teraz wolności zamkniemy. Królestwa chwały, zwycięski król objął panowanie. Halleluja! Wywyższamy Cię, Święty Duchu! Teraz wolności idziemy. Królestwa chwały nieść. Zwycięski król objął panowanie. Jezus zwycięży. Jezus zwycięży śmierć! Teraz w wolności! Jezus! Jezus! Ty czynisz cuda! Uwalniasz swoją moc dla ludu swego! Jezus! Ty czynisz cuda! Uwalniasz swoją moc dla ludu swego! Teraz w wolności idzie.
sam Twoje imię. Potężne imię. Jesteśmy Twoją własnością. Dla ludu swego. Własnością nabytą. Jezus, Twoją krwią. Twoją ofiarą. Zapracowałeś na nas. Dla ludu swego. Wykonałeś prawo. Jezus, zadowoliłeś Ojca. Aleluja. Szapa karalaka te zerelele korolory nerekeles. Uwolniłeś nas! Zwycięski Bóg objął panowanie, Jezus pokonał śmierć. Teraz w wolności idziemy, Królestwa chwały. Zwycięski Król objął panowanie, Jezus zwyciężył śmierć. Teraz w wolności idziemy, Królestwa chwały. Zwycięski objął panowanie, Jezus zwyciężył śmierć. Teraz w wolności idziemy, Królestwa chwały. Zwycięski Król objął panowanie, On Jezus objął panowanie śmierć. Na wieki. Teraz w wolności idziemy, nad każdym duchem i ciałem. Królestwa chwały. Jezus, Ty czynisz cuda. Jezus zwyciężył śmierć.
Hallelujah. Teraz w wolności idziemy. Ufaj o Twój cud. Królestwa chwały niech zwycięski król, zwycięski król objął panowanie. Jezus zwyciężył śmierć. Teraz w wolności idziemy. Hey! Królestwa chwały, zwycięski, zwycięski król objął panowanie. Jezus zwyciężył śmierć. Niech Twój umysł odpocznie. Teraz w wolności idziemy. Niech odpocznie. Królestwa chwały. Jezus, Ty czynisz cuda. Uwalniasz swoją boję. Daj odpocząć duszy Twojej. Odpoczywaj duszą. Jezus, Ty czynisz cuda. Dla ludu swego. Powiedział do narodu izraelskiego: jednego oczekuję od Ciebie, Jahwe. Abyś spełniał czyny sprawiedliwości, przestrzegał praw Jahwe i w pokorze obcował przed swoim Bogiem. Niczego więcej. Panie, w prawdzie Bożej, życie uwielbienia wewnątrz i ruch zgodny ze sprawiedliwością, którą jest Chrystus. Nic więcej, reszta należy do Jego części przymierza. Do Jego części. Moim zadaniem podejść pod górę. Jego zadaniem na górę mnie wstawić. Abym szedł dalej. Moje zadanie: podejść pod górę. Nie bać się góry. Moje zadanie: stawać przed górą i mówić do góry, a On załatwia resztę. To jest Jego praca. Moja praca: podejść do góry. Moja praca: mówić do góry. Moja praca: wierzyć temu, który mnie tam wstawi albo przesunie górę. Oto moja część przymierza. Oto czyn sprawiedliwości. Nie odbieraj Bogu pracy. Nie odbieraj Bogu pracy. Szokotori, deli, 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 do. Uwalniasz swoją moc dla ludu swego.
Jezus, Jezus, wywyższamy Cię. Ty czynisz cuda, święty, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. On mówi, zacznij od Twojego pragnienia. Zacznij od Niego. Oto pierwszy drogowskaz na Twojej drodze. Żeby zobaczyć, jaka jest Jego wola. Jak jest dobra, miła, doskonała. Zacznij od swojego pragnienia. Nie kombinuj. Zacznij od drobnych spraw. Drobnych pragnień. Jezus. Na zeszłym uwielbieniu modliłem się i zobaczyłem, że mam kolczyk w brwi. W poniedziałek nawet o tym nie myślałem. We wtorek siedzę, pracuję, a Duch Święty mi przypomina, pamiętasz? Chciałeś mieć w niedzielę kolczyk. Ja mówię, of course. Otworzyłem internet. Pierwsze hasło. Emil kłuje. Zadzwoniłem. Emil, zrobisz mi kolczyk? Kiedy się mogę umówić? On mówi, za pół godziny bądź. Mówi, już jestem. Użyłem spodnie, pojechałem, wróciłem z kolczykiem. 50 minut. Ktoś powie, co to było? Ja mówię, wola Boża. Miła, dobra i doskonała. Przejście kolejnej granicy. Mi by się w głowie to nie mieściło 3 tygodnie temu. Chcesz przechodzić granice wielkie? Przejdź granice małe. Ty czynisz cuda. Chcesz wielkie cuda? Uwalniasz. Bierz małe dziś. Dla ludu swych. Teraz je bierz. Twoje pragnienie jest drogowskazem. Twoje pragnienie jest drogowskazem. Zanim zbudujesz restaurację, to najpierw zrealizuj pragnienie zjedzenia dobrego obiadu. Zacznij od początku. Weź swój cud dziś. Naucz się żyć z tego. Naucz się wiary w małe cuda. Ty czynisz cuda. Aleluja. Nieważne, jak wielka jest góra. I nieważne, że nie masz siły. Jezus, to jest nieistotne. Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. To nieważne. Dla ludu swego.
Przestań prześladować sam siebie. Jezus, nie prześladuj się. Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. Pozwól, żeby cię łaska poniosła. Dla ludu swego. Jezus, hej! Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. Dla ludu swego. Jezus, ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. Uchyla, dla ludu swego. Błogosławiony Ojcze nasz! On cię naznaczył. Jesteś Jego człowiekiem. Masz znamie Świętego Ducha na sobie. Jesteś narodem wybranym. Bóg jest z tobą. Więc nie maltretuj się i nie prześladuj. Módl się, wierząc w łaskę. Bierz swoje małe cuda już teraz. Ojcze, dziękujemy Tobie, że przeżyjemy nasze życie, że przeżyjemy nasze prawdziwe życie. Podziękuj Bogu, że przeżyjesz swoje życie, nie cudze życie, ale swoje życie. Swoje życie. Powiedz, że chcesz przeżyć swoje życie. Alleluja. Nie chcesz żyć wzniosłymi ideami, ale chcesz przeżyć własne życie, Twoje życie. W oparciu o Twoje powołanie, w oparciu o Twoje pragnienia, o Twoje umiejętności, o Twoje talenty. Szako toro loro baba saka taralaraba. Hej! Tak się módl. Módl się. Przemykaj. Módl się! Z jego kufla pić. Grajcie z nami w rytm, Piotrek. Mogłem diabła być. Alleluja, to jest twoja historia. W zduszonym odbiorniku mieć na imię nikt. Słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz. To jest twoja historia. Zarazem raz. Szaka teraz. Hej! Mogłeś być już na dnie, a nie jesteś. Jezus, zachwyciłeś się. Wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezus, zachwyciłeś się. Wiary gestem. O korona play! Módl się! Matów myślowych! Mógł diabła być. Hej! Kryzysowo naszym człowiek mogę sobie żyć. Tak jak niby tłumaczono. Mógł diabła być. Jakoś sobie przebitować. Potem opaść z sił i się ubrać w śmierci czarny płaszcz. Na wieczny czas. Powietrzny czas, powietrzny czas. Mogę być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłem się. Wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłem się. Halleluja! Szapatej! Uwielbiamy Cię! To jest modlitwa Twoja! Mogę diabła być kryzysową narzeczoną, z jego kufla pić.
tak jak mi tam nawarzono. Mogłem diabła być przy spuszczonym odbiorniku. Mieć na imię i słuchać piekła i zabijać czas. No tak! Zarazem raz. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłem się, wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłem się, Alleluja! Wiary gestem. To twoje przeżycie. Twoje świadectwo! Niech wszyscy to wiedzą! Mogę diabła być kryzysową narzeczoną. Mogę sobie żyć tak jak mi wytłumaczono. Mogę diabła być i jakoś sobie przebietować. Potem popaść sił i się ubrać, śmierci czarny płaszcz. Powietrzny czas. Alleluja! Powietrzny czas. Zobacz, co nas ominęło. Powietrzny czas. Masz nowe życie. Nowe. Być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłem się. Alleluja! Wiary gestem. Nowe. Być już na dnie. Daje siłę. Kryzysową narzeczoną, z jego kufla pić to, co mi tam naważono. Mogę diabła być przy spuszczonym odbiorniku. Słuchać biegła i zabijać czas. Zarazem raz. Co uniknęło twojego życia? Zarazem raz. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłem się, wiary gestem. Mogłem być już na dnie, mogłem. A nie jestem. Jezusa schwyciłem się, wiary gestem. Mogłem być już
chłopaty. Mogę być już na dnie, ale... a nie jestem. Jezusa schwyciłem się. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłem się. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Wiary gestem mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się. Mogłem, mogłem być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się. Jestem, Jezusa schwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Alleluja! A nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Wiary gestem mogłam być już na dnie. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. A nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Bądź na to wdzięczny do końca życia. Mogłam być już na dnie. To najważniejsza sprawa. A nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Wiary mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Wiary mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa Jędzelerewo Siedle. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. To wdzięczność otwiera Ci drogę. Jezusa schwyciłam się. Drogę do posiadania. Mogłam być już na dnie. Bądź wdzięczny za to. A nie jestem. Jezusa. Za świętą zmianę położenia. Mogłam być już na dnie. Reszta się sama zjawi. A nie jestem. Jezusa. Zwyciłam się. Reszta się sama zjawi. Mogłam być już na dnie. A nie jestem. Jezusa wiary mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa schwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa wiary gesty mogłam być już, a nie jestem. Jezusa, Jezusa.
wiary gestem mogę być już na dnie. A nie jestem Jezusa, schwyciłem się wiary gestem mogę być już na dnie. A nie jestem Jezusa, schwyciłem się wiary, mogę być już na dnie. A nie jestem Jezusa, schwyciłem się wiary, mogę być już na dnie. Zawsze do tego wracaj. A nie jestem Jezusa. Nie. Mogłem być już na dnie. A nie jestem Jezusa. Schwyciłem się. Mogłem być już na dnie. A nie jestem Jezusa. Powiedz Duchu Święty, przypominaj mi to zawsze. Każdego dnia. Mogłem być już na dnie, a nie jest. Cokolwiek by się działo w moim życiu, przypominaj mi to. Schwyciłem się wiary. Mogłem być już na dnie, a nie jestem Jezusa. To zmienia perspektywę. Aleluja. Wiary mogłem być już na dnie, a Jezusa mogłem być już na dnie. Niech to brzmi. Niech to brzmi. A nie jestem Jezusa. Jak dźwięk prosto z nieba. Schwyciłem się wiary, mogłem być już na dnie, a nie jestem Jezusa. Schwyciłem się wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem Jezusa. Schwyciłem się. Mogłem być już na dnie, a nie jestem Jezusa, schwyciłem się. To jest jak z tym człowiekiem, który szedł. Ojcze, my ogłaszamy, że z łaski jesteśmy zbawieni. Nie z nas to, ale Boży to dar. My ogłaszamy, że z łaski jesteśmy zbawieni, a nie z uczynków. A obecne nasze życie w wierze jest w wierze w Ciebie, w Syna Bożego. Ojcze, my wierzymy w doskonałą Twoją ofiarę na krzyżu. I nasza, Ojcze, skuteczna modlitwa opiera się na dokończonym dziele Golgoty. Nasza skuteczna modlitwa opiera się na dokończonym dziele Golgoty, nie na naszej własnej ludzkiej skuteczności, ale na tym, że Jezus Chrystus na swoim ciele zwyciężył grzech, zwyciężył szatana, zwyciężył śmierć. Nie mogłam być już na dnie, a nie jestem Jezusa, chwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a nie jestem Jezusa, chwyciłam się. Mogłam, mogłam być już na dnie, a nie jestem Jezusa, chwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a Jezusa, chwyciłam się. Wiary gestem mogłam być już.
już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się wiary, mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam, yeah. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, mogłam być już na dnie. Jezusa chwyciłam się, mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, yeah, mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, razem mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się, mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się wiary, mogłam być już na dnie. Uwielbiamy Cię. A nie jestem. Jesteśmy Ci wdzięczni. Jezusa. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, za zupełną zmianę położenia. Uwielbiamy Cię. Jesteśmy Ci wdzięczni. Wdzięczni. Być już na dnie, a nie jestem. Jezusa chwyciłam się. Po tej stronie, Boże. Być po tej stronie, to jest cud. To cud. Uwielbiamy Cię za ten cud. A nie jestem. Jezusa chwyciłam się. Mogłam być już na dnie, a nie jestem. Jezusa uwielbiamy Cię za to. Jesteśmy Ci wdzięczni. Jest jak Bóg, ponad wszystko On wzniosły Jego tron. Góry chylą się, oceany brzmią, Panu dają hołd. Któż jest jak Bóg, któż jest jak Bóg, ponad wszystko On wzniosły Jego tron. Góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. Chwała Adonai, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwała Adonai, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwała Adonai,
dotąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonai, cały Kościół wielbi Cię, za aniołami daje cześć. Któż, któż jest jak Bóg, ponad wszystko wzrosły Jego tron. Góry chlą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. Któż jest jak Bóg, któż jest jak Bóg, ponad wszystko wzniosły Jego tron. Wzniosły Jego tron. Góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. Chwal Adonai, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonai, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonai, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Wzywamy imię Twe, 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 wzywamy imię Twe. Jest jak Bóg, ponad wszystko On, wzniosły Jego tron. Góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. Któż jest jak Bóg, któż jest jak Bóg, ponad wszystko On, wzniosły Jego tron. Góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. Chwal Adonai, słońce budzi się, a zakończy każdy dzień. Chwal Adonai, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai, oto słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonai, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Wzywamy imię Twe, 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 wzywamy imię Twe. Chwal Adonai, chwal Adonai, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonai, cały Kościół wielbi Cię, z aniołami jest. Chwal Adonai, aż zakończy każdy dzień. Chwal Adonai, cały Kościół wielbi Cię, któż jest jak Bóg, któż jest jak Bóg, ponad wszystko On, góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają głos. Któż jest jak Bóg, któż jest jak Bóg, ponad wszystko On, wzniosły Jego tron. Góry chylą się, oceany grzmią, Panu dają hołd. Chwal Adonai, odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień.
chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai. Aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół, chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal, chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Z aniołami daje cześć. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Podnieś ręce, chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Sharalara borele, chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami rozpal go, chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. O, uwielbiamy Cię, chwal Adonai. Aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Chwal Adonai. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonai. Cały Kościół wielbi Cię, z aniołami daje cześć. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. O,
wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Wzywamy imię Twe, wzywamy imię Twe. Aż zakończy każdy dzień, chwal Adonaj. Cały Kościół wielbi Cię, chwal Adonaj. Odkąd słońce budzi się, aż zakończy każdy dzień, chwal Adonaj. Cały Kościół wielbi Cię z aniołami. Moich dni
uwielbię imię Twe. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Do końca moich dni, Ty, który mnie powołałeś, uwielbię imię Twe. Przed założeniem świata, abym szedł i niósł Twój ogień. Uwielbiam Cię. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Że dałeś mi narody. Do końca moich dni uwielbię imię Twe. Że uczyniłeś mnie wymownym. Że słowa moje są jak miecz, jak młot. Są jak śnieg. Uwielbiam Cię, Boże, że Twoje usta to moje usta. Uwielbiam Cię. Do końca moich dni. Uwielbiam Cię, Boże, za ochronę aniołów. Za tych 12 wojowników, którzy otaczają mnie, których światło razi diabelskie siły w oczy. Uwielbiam Cię, Boże. Do końca moich dni. Uwielbiam Cię, Boże, że moje drogi są proste. Twierdzo moja i siło moja. Żywicielu mój, wywyższam Cię. Nikt nie jest taki jak Ty. Halleluja. Uwielbiony święty sprawia, że zakwitam tam, gdzie nie ma wody. Halleluja. Uwielbiam Cię za to. Chwała jednemu Bogu, chwała wszechmocnemu Panu. Tyś jest Bogiem naszego życia. Chwała jednemu Bogu, chwała wszechmocnemu Panu. Tyś jest Bogiem naszego życia. Na wieki jest.
Uwielbiamy Panie Cię. Uwielbiamy Panie Cię. Uwielbiamy Panie Cię. Uwielbiamy Panie Cię. Chwała, chwała, chwała. Tobie Jezus, chwała, chwała, chwała. Tobie Jezus, chwała. Chwała, chwała, aleluja! Chwała Tobie, aleluja! Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, gloria la Heima i Shama. Gloria la Heima i Shama. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. O, Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. O, Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. O, to tam na Golgocie, to tam na Golgocie, umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Aj, szabanela, rapa. To tam na Golgocie, umarłeś za mnie, Jezus. Umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć, już na wieki. Wszelka chwała, Tobie wszelka cześć. To tam na Golgocie, to tam na Golgocie, umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To tam na Golgocie, umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To to tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus. Zbawiłeś mnie swoją krwią. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus.
wszelka cześć już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć już na wieki. Tobie wszelka chwała, Alleluja. Tobie wszelka cześć już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć już na wieki. Tobie wszelka chwała, Tobie wszelka cześć już na wieki. To tam na Golgocie, to tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie swoją krwią. Za Twoją już. To tam na Golgocie Twoją mądrość. To tam na Golgocie za Twoje oświecenie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś mnie. To tam na Golgocie umarłeś za mnie, Jezus, zbawiłeś. Umarłeś naszą śmiercią, Jezus. Rozchorowałeś się naszą chorobą. Zostałeś odrzucony, abyśmy my mogli być zaakceptowani. Zostałeś odrzucony, abyśmy my mogli być zaakceptowani. Umarłeś naszą śmiercią i rozchorowałeś się naszą chorobą. Jesteś naszą sprawiedliwością. Wywyższamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za dar zbawienia, za cud zbawienia, za łaskę wiary, za nowe życie, za nowe życie, za to, że nie musimy chodzić o własnych siłach i o własnej sprawiedliwości, ale możemy wierzyć w dokończone dzieło Golgoty. Zerwij teraz ten sznur samosprawiedliwości ze swojej szyi i przyjmij wolność od Niego. Nie po to Jezus wywalczył dla nas wolność, abyśmy znowu chodzili w jakimś ciężkim jarzmie. Powiedz: Boże, biorę jarzmo od Ciebie, bo ono jest lekkie, bo ono jest lekkie, bo ono jest swobodnie. Szakata ralara baja, sakata lara borolo baba, eka raba satara. Ojcze, my uwalniamy Kościół od trudu i znoju, od trudu i znoju. My uwalniamy Kościół od trudu i znoju.
uwalnia swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. Hey, o Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. Hey, Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. Uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Yeah, yeah, yeah. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Uwalniasz swoją moc, sprawco ludzkości, dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc dla ludu swego. Jezus, Ty czynisz cuda, uwalniasz swoją moc. Jezus, Ty czynisz cuda,
zwalniasz swoją moc. Prorok powiedział, wchodząc na szczyt, po drodze będzie wiele strumieni. Znajdziesz w nich wszystko. Przyjmij wiarą to, co było powiedziane przed chwilą. Powiedz: Boże, wierzę w to, że gdy mnie wstawiasz na górę wyższą niż ja sam, znajduję wszystko w strumieniach, które tam płyną. Nie ma niczego, co by mogło mi zabraknąć. Mam zaspokojenie w każdej dziedzinie, bo wstawiłeś mnie na górę większą niż ja sam. Halleluja! Chcę, żeby tutaj wyszli do przodu fanatycy ewangelizacji. Ci, którzy stale, systematycznie ewangelizują, nie mają przestoi, nie mają trudnych momentów, na nich nigdy nie pada deszcz, nie marzną. Odwróćcie się teraz do ludzi. Czy ich coś boli, czy ich coś nie boli, głoszą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Fanatycy, podchodźcie do nich, wy wszyscy, którzy jesteście zainteresowani głoszeniem Ewangelii. Podchodźcie do nich. Przyjmujcie od nich namaszczenie. Wypchnijcie się, dajcie się wypchnąć. Wypchnąć się. Chciej się wypchnąć. Powiedz, podejdź do tego człowieka, powiedz: wypchnij mnie! Wypchnij mnie! Przyjmuję to, co Duch Święty złożył w tobie. Przyjmuję Twoje namaszczenie. Wypchnij mnie! Wołaj do Boga teraz i korzystaj z tego, co słudzy Boży robią dla ciebie. Powiedz: wypchnij mnie! Wypchnij mnie, Duchu Święty! Wypchnij mnie przez tego człowieka teraz! Przyjmuję namaszczenie! Przyjmuję namaszczenie! Przyjmuj namaszczenie! Przyjmuj to! Tu jest potrzebna Twoja aktywność! Twoja aktywność! Szapakata jara lada keterele rymana bakaterele rehaganas! Zawołaj do Boga! Powiedz: wypchnij mnie! Wypchnij mnie przez tego człowieka! Wypchnij mnie! Szapa jara lada zakatere lere lere mene nesy kade dane ha elokora la katasina nas. Halleluja! Nie bądź opieszały w głoszeniu Ewangelii. Nie bądź opieszały. Przyjmuj namaszczenie. I módl się z wiarą, wiedząc, że jesteś wypchnięty przez Ducha Świętego. Przyjmuj to wiarą. Powiedz: dziękuję Ci, Duchu Święty, że wziąłem to namaszczenie. Wziąłem to namaszczenie. Makatoro loko ta irali dare sany nas. Otwieram teraz moje usta. Jestem posłany. Jestem posłany. Jestem posłany. Wyposażony przez kapłańskie położenie rąk w imieniu Jezusa. Halleluja. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Królestwo Boże potrzebuje fanatyków. Nie fanów. Fanatyków. Wiem, że otaczają.
otaczają ludzi, którzy zwariowali. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Zwariowali na punkcie szerzenia Bożego Królestwa słowem i czynem. Wiem, że otaczają cię istoty. Twoim mistrzem jest fanatyk. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Fanatyk. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Święty, o nie. Masz jeden cel. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja wkładam w usta tych ludzi słowa przekazu ewangelicznego. Ojcze, ja modlę się, aby dary uzdrawiania manifestowały się przez nich. Ojcze, ja modlę się, aby dar czynienia cudów manifestował się przez nich. Ojcze, ja modlę się, aby to namaszczenie, które oni przyjęli, wzbudzało w tej chwili manifest Twoich darów. Ojcze, ja modlę się, aby słowo wiedzy się przez nich manifestowało. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja modlę się, aby nadprzyrodzona odwaga się przez nich manifestowała. W imieniu Jezusa. Nadprzyrodzona odwaga. Halleluja. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Wiem, że otaczają cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie wielka burza. Duch Święty dzisiaj wyzwala cię z miejsca pasywności. Wiem, że widać. Musisz w to wierzyć. Mówię teraz do tych z was, którzy przyjęliście namaszczenie do tego, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Wiem, że otaczają cię istoty. On cię uwalnia. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Od wszelkiej przeszkody. A wokół ciebie wielka burza. Widzę 7 lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie Syn Człowieczy. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Oczy płoną. Widzę 7 lat, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Z ogniem, które płonie. Na tronie Syn Człowieczy. Płoną, płoną. Wiem. Mieszajcie namaszczenie. Mówię do was teraz, fanatycy. Fanatycy ewangelizacji. Mieszajcie namaszczenie. Jest napisane, że stół pański zastawiony jest winną mieszanką. Namaszczenie ma się mieszać. To tak jak z winem. Jeżeli wmiesza się określone szczepy wina, wychodzą najlepsze gatunki na ziemi. Wiem, że otaczają cię istoty. Wymieszaj namaszczenie. Podejdź do drugiego człowieka i powiedz: udziel mi tego, co jest na tobie. Potrzebuję tego. Widzę w tobie coś, czego ja nie mam. Szapakoto, rola, pride, glory. Gniew! Gniew! Wobec niesprawiedliwości. Gniew, 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 gniew przeciw niesprawiedliwości. Gniew. Szapakoto, ra, price. Bierz namaszczenie. Mieszaj wino, mieszaj. O kora, podejdź, powiedz: potrzebuję tego, co masz. Ja potrzebuję tego, co masz. Wiem, że widać błyski. Szapa jara ladę kerelere menenese kenemesa. Szopoto reprise. Chile pray the Jesus. Kori pray the Lord. Równowaga, równowaga, równowaga. Shara pray the glory lere kenenesi katelare lare hadenesi. Halleluja, halleluja. Szoko rolo rolo hej. Siedem lat, co świętym ogniem płoną. Dotykaj.
dotykajcie! Dotykajcie Piotrka i dotykajcie Tatka! Dotykajcie! Wy, którym brak zrównoważenia! Dotykajcie go! Wy, którzy nie macie gniewu przeciwko niesprawiedliwości! Których humanizm dotknął serc, abyście byli łagodni dla diabła! Dotykajcie Piotra! Bierzcie to namaszczenie! Przyjmujcie to! Halleluja! Szokorewe veri, hej! Na tronie Syn Człowieczy. Holy Christ! Pamiętajcie słowo prorocze, które było w naszym tygodniu powiedziane. Perła ma wtedy swoją wartość, kiedy jest częścią naszyjnika. Mieszaj swoje wino! Mieszaj swoją oliwę! Podchodź do człowieka, powiedz, potrzebuję tego od Ciebie! Potrzebuję tego! I musisz wiedzieć, czego potrzebujesz! Musisz wiedzieć, czego chcesz! Bóg jest Bogiem pragnienia! Konkretnego pragnienia! Halleluja! Szukuty! Szapare! Klarynajsynes! Uwielbiamy Ciebie! Święty! Halleluja! Czcimy Ciebie! Ty, który jesteś błogosławieństwem dla narodów! Módl się tak właśnie! Módl się do tego, który jest błogosławieństwem dla narodów! Ciebie wielka burza! Wiem, że otaczają Cię istoty. Chciej być posłany. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty. Chwila prajdę. Równowaga! 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 W imieniu Jezusa! Równowaga! Szaparako! Dotykajcie, dotykajcie ludzie, bierzcie namaszczenie, bierzcie namaszczenie. Szokederele, herebrej. Otaczają Cię istoty, wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Niech stół pański karmi Was. Ciebie wielka burza, święty, widzę. Widzę siedem plam, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Na tronie więcej! Płoną, płoną, więcej! Płoną. Więcej! Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu! Otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Święty. Wiem, że otaczają Cię istoty. Halleluja. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Wiem, że otaczają Cię istoty. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka. Kościół to organizm. Święty. W wielu przypadkach leczący sam siebie. Otaczają Cię istoty. Wiem, że to organizm. Błyski, słychać grzmoty. Halleluja. Wiem, że trwa wokół Ciebie wielka burza. Widzę. I tak jak kiedy w organizmie nie działają podstawowe elementy, tak cały organizm się rozpada. Tak właśnie wtedy, kiedy słabe organy przyłączają się do energii silnej, wtedy zdrowieją, nabierają siły. Taki jest Kościół. To mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. On powiedział, bierzcie moje ciało i jedzcie je. Musisz jeść Kościół. Jeść. Musisz karmić się Kościołem. Karm się Kościołem. A ja nie wiem, czy jesteś na to gotowy. On podał krew
i podał ciało. Krew jest jedna. Ciało jest wielorakie. Krew jest jedna. Kiedy pijesz jego krew, to oznacza, że masz z nim osobistą relację. Kiedy jesz jego ciało, to znaczy, że karmisz się Kościołem. Halleluja! Prorocy, proszę, żebyście wyszli do przodu. Jeśli uważasz się za proroka, do przodu wyjdź. To jest odpowiedzialna funkcja i chcę ludzi odpowiedzialnych tutaj. Wszyscy, którzy uważacie się za proroków. Twarzą do ludzi stańcie. Ewa, wyjdź przed ludzi, na wszystkich będziesz kładła ręce. Jesteś prorokiem? Odwróć się do ludzi, naszych ludzi. Kładź na nich ręce po kolei. Udzielaj im tego, co włożył w ciebie Bóg. Aleluja. Agata, chodź do mnie, proszę, tutaj. Kładź na ludzi ręce. Kładź na ludzi ręce. Udzielaj ludziom. Udzielaj ludziom. Udzielaj ludziom. W imieniu Jezusa. Udzielaj po kolei i przechodźcie dalej i przechodźcie. Udzielajcie. Agata, przejdziesz z drugą stronę tam do ludzi. Kładź na nich tam ręce. Halleluja. Shakata. O zakatara, są trzy największe problemy Kościoła na tej ziemi. Pierwszy to jest niedorozwój. Drugi to są zaburzenia psychiczne. I trzeci to jest błąd. Oto trzy demoniczne strefy. Niedorozwój, zaburzenia psychiczne i błąd. Jako prorok musisz być pierwszy czysty od tych rzeczy. Nie możesz być w niczym niedorozwinięty. Nie możesz być zaburzonym człowiekiem. I nie możesz być zbuntowanym człowiekiem. Jako prorok wskazujesz kierunek Kościołowi. Jako prorok wskazujesz kierunek. Nie możesz być niedorozwinięty. Nie możesz być zaburzony psychicznie. Nie możesz być zbuntowany. Powiedz teraz, Panie Boże, ja wyrzekam się niedorozwoju. Ja wyrzekam się zaburzeń psychicznych. Ja wyrzekam się buntu. Pomóż mi, Duchu Święty, wyjść z wszelkiego niedorozwoju. Pomóż mi, Duchu Święty, wyjść z zaburzeń psychicznych. Pomóż mi, Duchu Święty, wyjść z wszelkiego buntu. Pomóż mi w tym, Święty Duchu. Chcę, żebyście się uczyli. Chcę, żebyście teraz, stając przed Bożym Kościołem, wystawiali się na pokaz przed ludźmi. Chcę, żebyście wiedzieli, że macie być dla nich wzorem. Wszystko, co jest w waszym życiu, ma być dla nich wzorem. Wiem, że widać błysk. Wzorem. Wiem, że trwa w ciebie wielka burza, święty. Wzorem. Bo prorok wskazuje drogę. Jest jak wskazujący palec ręki. Ewangelista wyciąga ludzi z piekła. A prorok wskazuje kierunek. Musisz wskazywać kierunek. Ale najpierw twoje życie musi mieć prosty kierunek. Prosty kierunek musi mieć twoje życie.
Wiemże widać błysk. Prosty kierunek. Prosty kierunek. Prosty kierunek. Wszystko w twoim życiu musi mieć prosty kierunek. Wszystko w twoim życiu. Wszystko w twoim życiu musi mieć prosty kierunek. Twoja rodzina, twoje finanse, twoje życie seksualne, twoje relacje, twoje relacje z dziećmi, jeśli je masz, twoje relacje z ludźmi, wszystko musi mieć prosty kierunek. Musisz to wyprostować. Prostuj te rzeczy. Proste są drogi pańskie. To wielka odpowiedzialność. Otaczają cię istoty. Wiem, że widać błysk. Halleluja. Wiem, że trwa wokół ciebie. Każdy z was osobiście zgłosicie się do Ewy. Przeprowadzi z wami rozmowę. Określi waszą specjalizację proroczą. Będziecie się poruszać w swojej specjalizacji proroczej. Nie będziecie wychodzić poza ten system, w który wstawił was Bóg. Nauczycie się myśleć w sposób nieschematyczny, ale będziecie myśleć w sposób zorganizowany. Obliguję was do tego. Macie się rozwijać. Nie chcę słyszeć jakichkolwiek proroczych głupot. Chcę czystego przekazu. Jesteście mi potrzebni. Jesteście potrzebni ludziom. Chcę od was kierunku dla ludzi i chcę od was doradztwa dla mnie. Bo gdzie toczy się wojnę, tam należy, aby było wielu doradców. Szukam waszego słowa. Szukam waszych objawień. Obliguję was do tego. Nakładam na was obowiązek doradzania mi w mojej służbie. Nakładam na was obowiązek świecenia przykładem dla ludzi w kościele. Oto dzieło proroka. Prostuj drogę pańską. Nie chcę, żebyście byli niewyedukowani duchowo. Nie chcę, żebyście przyjmowali byle co, co płynie z szeroko pojętej duchowości. Nauczycie się weryfikacji. Nauczycie się oceny. I nauczycie się odważnie występować w sprawie pańskiej. Jedni z was będą od tego, żeby szeptać mi na ucho. Inni będą od tego, żeby występować publicznie i wskazywać kierunek szerszemu gronu Kościoła niż tylko nasz. Ale to jest to, co na was dzisiaj wkładam. Bądź prorok. Każdy swój ciężar poniesie. I będziesz niósł swój ciężar. A Słowo Boże mówi, że on jest lekki. To odpowiedzialność przed ludźmi. Rozumiesz? To bardzo ważne. Halleluja. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Wiem, że trwa wokół ciebie. Weźcie to. Powiedzcie teraz, Jezu, ja biorę twoje jarzmo. Biorę twoje jarzmo. Ja biorę twoje jarzmo. Wiem, że widać błyski, słychać grzmoty. Ja biorę twoje jarzmo. Wokół ciebie wielka burza. Dzisiaj jest czas, gdzie ekspansja fałszywej perspektywy prorocza jest największa. Jeszcze takiej nie było. Właśnie dzisiaj, właśnie w tą niedzielę. Dlaczego? Bo dzisiaj jest najbliżej do powrotu pańskiego. A im bliżej do powrotu pańskiego, tym bardziej nieprawość się rozmnaża. Tym bardziej perspektywa prorocza jest zaburzona. Tym bardziej powstają ludzie, którzy nie mają pojęcia, czym jest perspektywa prorocza. Jedni są przeduchowieni, inni są psychologami. A to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Halleluja. I chcę, żebyście żyli z tą odpowiedzialnością teraz. Jesteście ludźmi, którzy mają się uczyć, którzy mają prostować swoje psychiki, jeżeli cokolwiek tam jest krzywego, i wyeliminować każdy najdrobniejszy element buntu ze swojego życia, buntu przed Bożymi prawdami. Bądź prorok. To tyś odebrał od Boga, żeś prorok. Ja cię nie powołałem na proroka. Tak jak nie powołałem nikogo z was na ewangelistę. Jeszcze jedna grupa ludzi. Dziękuję wam. Jeszcze jedna grupa ludzi mi jest potrzebna. Widzę siedem lamp, co świętym ogniem płoną. Szklane morze zmieszane. Chcę, żeby wyszli do przodu wszyscy. Ludzie, którzy nie mają, nie funkcjonują w obfitości materialnej. Wiesz, co jest obfitość?
Obfitość to jest wtedy, kiedy płacisz wszystkie rachunki, kiedy dałeś pieniądze na Kościół, dałeś pieniądze ubogim. Rozumiesz? Kiedy masz wszystkiego potąd i jeszcze ci zostaje. Oto obfitość. Jezus powiedział, ja przyszedłem, żeby owce moje miały obfitość. 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 Ustańcie twarzą do Kościoła. Wszyscy, którzy nie macie tej obfitości. Obfitość. Ludzie Boży nie mają prawa nie mieć obfitości. Jeżeli nie masz obfitości, to pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to musisz spokutować przed Bogiem i powiedzieć: Boże, to jest grzech nie mieć obfitości, bo Ty przyszedłeś, abym miał obfitość. To grzech. Uznaj to za grzech. Za grzech. Nie mów, że to jest zrządzenie losu. Nie mów, że są ciężkie czasy. Nie mów, że COVID, że wojna. Nie mów, że ci się nie udało. Nie mów, że diabeł jest silny. Nie mów takich rzeczy. Mów, że zgrzeszyłeś. To jest grzech. Gdzieś w swoim życiu popełniłeś błędy. Czyli zgrzeszyłeś. Jakieś decyzje były decyzjami niezgodnymi z prawdą Bożą, bo wola Boża jest doskonała. Wolą Bożą jest, aby każdy Jego człowiek był sprawiedliwy i bogaty. Oto wola Pańska, oto błogosławieństwo Abrahamowe. To jest wola Pańska. Błogosławieństwo Abrahamowe. On powiedział do Abrahama, będzie ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz. I Abraham nawet znajdował się w ziemi, która była bardzo zła. Żonę mu dwa razy porwali. Ale on wierzył w to, co powiedział Bóg do niego. Dlatego jest nazywany ojcem wiary. Ojcem wiary. Aleluja. Ewa, proszę ustać przed ludźmi. Julek, zapraszam cię, będziesz się modlił u ludzi. Bartek, chodźcie kochani obydwoje, będziecie się modlili o ludzi. Każdy z was podchodźcie, który ma obfitość finansową, stawajcie przed ludźmi, kładźcie na nich ręce i uwalniajcie Boże namaszczenie, namaszczenie obfitości. Módlcie się o nich, kładźcie na nich ręce. Halleluja. Ojcze, ja modlę się o wszystkich ludzi tutaj, którzy nie mają Twojej obfitości. Ojcze, ja razem z nimi zgadzam się w ich pokucie. Ojcze, ja razem z nimi przepraszam Cię za ich grzech. Ja staję, Ojcze, w jedności z tymi ludźmi. Ojcze, w imieniu Jezusa, Twoja krew została przelana za to, aby niczego im nie brakowało. Ojcze, w imieniu Jezusa, Twoja krew została przelana za to, żeby im niczego nie brakowało, żeby mieli wszystkiego pod dostatkiem. Ojcze, ja uwalniam to namaszczenie. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ojcze, w imieniu Jezusa, niech dostrzegą to, co ja dostrzegłem w swoim życiu. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, szapakete lekotora lame nene sikatela hejs. Halleluja! Halleluja! Siła! Siła do zarabiania bogactw! Siła do zdobywania ich! Siła! Siła w imieniu Jezusa! Siła w imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Siła! Siła w imieniu Jezusa! Siła! Ty zaprawiłeś ich ręce do walki! Ty zaprawiłeś ich ręce do walki! Ty zaprawiłeś ich ręce do walki w imieniu Jezusa. Ty zaprawiłeś ich ręce do walki. Ty dałeś im siłę do zdobywania bogactw, Panie. Dałeś im siłę do zdobywania bogactw.
dałeś im siłę do zdobywania bogactw. Ty dałeś im siłę do zdobywania bogactw, Panie. W imieniu Jezusa. Ty dałeś im siłę. Dałeś im siłę, Boże nasz. Halleluja. Kładź, Juluś, ręce na ludzi. Halleluja. 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 Pokuta zaczyna się od tego, że pozbywasz się wstydu przed grzechem. Wstyd jest tylko w twojej głowie. Wstyd przed grzechem jest w głowie. Wstyd przed grzechem jest w głowie. W głowie, w głowie. Tam w środku. Tylko w głowie. Tam jest wstyd. Wstyd. On został przybity do krzyża. Rozumiesz? Na krzyżu Golgoty zostało złamane twoje ubóstwo. Narodziłem się ze Świętego Ducha wiele lat temu. I na początku było trudno, ale zawsze miałem obfitość. Wiecie, co się zaczęło dziać w miarę mojego chodzenia z Bogiem? Zwiększały się moje umiejętności do zdobywania bogactw. One się zwiększały. Rozumiesz, o co chodzi? One się zwiększały. Tylko się zwiększały. Dzisiaj, kiedy sięgam pamięcią do lat do tyłu, czasami tak sobie siedzę w domu i myślę, my żyliśmy bardzo skromnie, ale wiecie, dlaczego my tylko żyliśmy bardzo skromnie? Ponieważ Duch Święty jest Bogiem równowagi. To jest Bóg równowagi. I tamtejsze nasze potrzeby, które mieliśmy, były ściśle związane z poziomem wiary, który mieliśmy. I mieliśmy zaopatrzenie. Do głowy nam nie przychodziło to, co dzisiaj przychodzi. Do głowy mi nie przychodziło. Kiedy wyszedłem z więzienia i nie miałem nic, mi do głowy nie przychodziło, żeby mieć samochód. Mi do głowy to nie przyszło. Wiecie, co mi przychodziło do głowy? Przychodziło mi do głowy, żeby mieć pieniądze na bilet do Warszawy, do kościoła. To mi przychodziło do głowy wtedy. I miałem obfitość. I kiedy przychodziłem do kościoła, to przynosiłem tam pieniądze. Zawsze przynosiłem więcej. I zawsze na to miałem. Zawsze miałem na to, żeby chodzić. A wiecie, co ja robiłem, jak byłem w kościele zielonoświątkowym? Ja sobie rozmieniałem, oszczędzałem. I sobie 100 zł rozmieniałem na 5 dwudziestek w tamtym czasie. To brzmi dzisiaj śmiesznie. Ale chodziłem po kościele i patrzyłem, kto, nie kto jest biedny. Wiecie, co ja robiłem tam w kasecie, tu w Warszawie? Patrzyłem, kto realnie służy Bogu. Podchodziłem do tych ludzi i dawałem im pieniądze do ręki. Mówię, tyle mogę ci dać. Oni czasami płakali, bo oni mieli dużo więcej niż ja. Ale ja im dawałem, bo mnie... A on mówi, ale to zachowaj. Ja mówię, nie, nie, to jest dla ciebie, bo ty służysz Bogu. Dawałem pieniądze im. Ty służysz Bogu, mówię. Służysz Bogu. Jak nie chciał ode mnie brać, to tak się kręciłem wokół niego, że jak wychodziliśmy z kościoła, to mu w kieszeń wkładałem. Zawsze pozbyłem się tych pieniędzy, które niosłem. Rozumiesz? Zawsze. Nauczyłem się tego. Nie możesz nie mieć obfitości materialnej. Wiesz dlaczego? Bo to jest równoznaczne ze zbawieniem. To jest to samo. Zbawienie, uzdrowienie, obfitość materialna, zaspokojenie emocjonalne, szczęście, to jest wszystko to samo. To jest ten sam krzyż, ten sam Zbawiciel, ta sama moc. Rozumiesz?
Rozumiesz? Wyrzuć wstyd z głowy, pokutuj z braku finansów, jak z każdego innego grzechu. Nie usprawiedliwiaj tego. Nigdy i niczym. Nie mów, że też to nie jest Ci potrzebne. Jest Ci potrzebne. Potrzebujesz tego. A powiem więcej. Królestwo potrzebuje Ciebie z pieniędzmi. To Królestwo Boże potrzebuje Ciebie z pieniędzmi. Ciebie z pieniędzmi. Ono potrzebuje Ciebie z pieniędzmi. Rozumiesz? Ja dzisiaj robię takie rzeczy, że gdy pomyślę, że miałbym je robić kiedyś, ja kiedyś bym w ogóle, ja nie miałem elementów tych mózgu otwartych, w ogóle, które ja robię dzisiaj w sprawach finansów. A to samo przychodzi. Jakiś czas temu przyszedł tutaj człowiek. Rozumiesz, o co chodzi? Najpierw przed jeden, potem przed drugi. W pewnych warunkach spotkałem trzeciego człowieka, potem następnego. Ludzie z różnych środowisk. Sami. Rozumiesz? Kościół tkwi w pułapce mentalnej biedy. To jest pułapka wewnętrzna. Bo ludziom się wydaje, że oni tego elementu nie przeskoczą. I wypychają to z siebie. Mówią, będę służył, będę robił to czy tamto. Pewnie, że będziesz służył. To nie chodzi o to. Rozumiesz? Chcę, żebyś pozbył się tego ze swojej głowy. Zacznij od czegoś. Powiedzieć Wam, od czego zacznijcie? Proszę Was, zacznijcie od prostych rzeczy. Nie wyglądaj byle jak. Idź do Ciucholandu. Kup sobie ciuchy, żebyś wyglądał jak $1,000,000. Rozumiesz, co zrób? Coś Wam powiem, jak byłem w świecie, co ja robiłem. Wyszedłem z więzienia. Człowiek wprowadził mnie do grupy przestępczej. Byłem pusty w ryj, nie miałem nic. Oni tam siedzieli w swoich w ogóle ubraniach za $1,000, za 2000. Przed jednym ze spotkań on do mnie powiedział, to było w świecie, ten człowiek, powiedział do mnie tak, wiem, że nie masz pieniędzy. Idź do Ciucholandu i kup tylko markowe ubrania. Zrób to. Miałem odłożonej trochę kasy. Poszedłem, to było 25 lat temu. Poszedłem do krawca. Powiedziałem, żeby mi uszył taką jesionkę. Pojechałem na bazar Różyckiego, bo jeszcze był. Kupiłem, takie metki były, dzisiaj to jest bez problemu. Kupiłem metki, Boss, Job, miałem tych metek pełno. Ponaszywałem je na ciuchy. Kiedy wieszałem moją jesionkę, ich jesionki rzeczywiście kosztowały po 1,000 złotych na tamte czasy. Rozumiesz, o co chodzi? Moja kosztowała 200 plus naszywka. Ale naszywka była na wierzchu. Wiecie, co się stało? Ci ludzie przyjęli mnie jako bogatego przestępcę. Oni mi zaczęli oferować taki poziom zaufania, jakiego nie wypracowałbym przez lata. Potem, jak się nawróciłem, przeczytałem o tym w tej starej książce. Wśród Greków bądź jak Grek, wśród Rzymian jak Rzymianin, wśród tych, którzy pod prawem, jakbyś pod prawem był, Tymoteuszu. Wśród pogan jak pogani. Ludzie nie znają Twojego ducha, ale widzą, jak wyglądasz. Kiedyś na początku, jak zaczynaliśmy głosić Ewangelię na ulicach Warszawy, stałem na koszu na śmieci i głosiłem. I przychodziły takie dwie damy. Jedna mówi, zobacz, mówi wariat, stoi na koszu i głosi. A druga mówi, ale zobacz, jak on wygląda. I one ustały, i one słuchały całej Ewangelii, i one podziękowały. Nie wygląda jak nikt. Nie wygląda jak dziad. Nie mów jak dziad. Nie zachowuj się wśród ludzi jak dziad.
Nie chyl głowy przed tym światem, patrz im w oczy. Ale nie z dumą duchową, bo to jest wymysł, duma duchowa. Duch nie ma dumy. Rozumiesz? Patrz na nich jak człowiek sukcesu. Jak człowiek sukcesu, bo ten świat potrzebuje ludzi sukcesu. Rozumiecie, dlaczego Jan Chrzciciel stracił głowę? Bo wyszedł z buszu i myślał, że społeczeństwo przyjmie prawa buszu. Że przyjmą jego wielki jeremiaszowy pas. Że przyjmą Eliaszowy kaftan z sierci wielbłądziej. Ale oni tego nie chcieli. No oni mu ścieli głowę. Ale Jezus był inny. Za pieniądze, które zbierał do swojej służby, kupił sobie takie ubranie, że potem rzymscy żołnierze rzucali o nie w ogóle losy, żeby je dostać. Warta była przynajmniej 2 konie. Ubranie Jezusa. To nie był Jan Chrzciciel, który wyglądał jak dziad z lasu. Ktoś powie, co to jest? Ja mówię, Święty Duch. Oto Święty Duch. Duch Święty dziś do Ciebie mówi, zrób coś. Julek ma 18 lat i założył spółkę. Zakłada spółkę, ma 18 lat. Zakłada spółkę, wiecie dlaczego? Bo ma 18 lat. Bo skończył 18 lat, sobie spółkę zakłada. Z finansowaniem. Z inwestorem. Ma 18 lat. Nie zakłada mu tata czy mama. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego ma 18 lat. Skończył sobie 18 lat, nabrał praw, żeby sobie to zrobić, sobie to robi. Ile masz lat? A ile lat chodzisz z Bogiem? Spytaj go się, ile on chodzi z Bogiem. Ile ty, Julek, chodzisz z Bogiem? No, powiedz, no nie, bo kiedy podjąłeś decyzję? 13 lat. 5 lat. 5 lat. Jako dziecko się nawrócił, mając 18 lat, zakłada spółkę, żeby zarabiać kasę. Nie mów mi, że nie możesz. Nie mów mi tego. Nie mów mi, że nie możesz czegoś zrobić. Bo doświadczenie, które ty masz, Julek go nie ma. On nie ma tego doświadczenia życiowego. Wiesz, co on robi? Przez wiarę to robi. Przez wiarę, bo to jest człowiek wiary. Człowiek wiary. Tu się musi wszystko zmienić. Zmieniaj od rzeczy, które można zmienić. Zmień swój wygląd. Zmień swoje rozmawianie z ludźmi. Zmień swoje podejście. Rozumiesz? Zmień to. Jest nas niewiele. Jest nas mniej niż 1% w Polsce. Jasne, że możesz. Weź mikrofon. Że kiedy wchodzimy w sferę, w którą nie wchodziliśmy dotychczas, widzimy tylko fragment. Bardzo lubię taką historię, którą uważam, że Bóg mi powiedział. Nie bez powodu Ziemia jest okrągła. Nie bez powodu w momencie, w którym stoimy przy najlepszych warunkach klimatycznych, widzimy tylko 16 km do przodu. Ale kiedy wykonamy krok naprzód, zawsze widzimy kawałek dalej. Zawsze widzimy kawałek dalej. I warto wrócić do fundamentalnej zasady. Czym jest wiara? Wiara to pewność tego, czego nie widać. Amen. I z takimi zasadami właśnie uczę, jakby i uczę się, bo jakby ja cały czas wzrastam, ale jakby Bóg mnie uczy i w ogóle razem z Nim otwieram w ogóle spółkę. I też w ogóle zaufałem Bogu. Uczę się, wzrastam w tym i w ogóle stoję i... Szybka historia. Mam świetny biznesplan, wszyscy jakby mówią, że jakby jest idealnie i tak dalej, a ja stoję i mówię, nie mam przekonania. Emocjonalnie w ogóle, wiecie, cały Excel się zgadza, wszystko się zgadza, wszystko pokazuje, a ja nie mam przekonania. I to jest w ogóle, i teraz nauka pewności życia z Bogiem mówi, dobrze, to ja się pomodlę, mówię, o co chodzi? Skoro nie mam przekonania, czuję, że coś mnie tu blokuje, że coś mówi, to nie to, choć wszystko się zgadza. Mówię, o co chodzi. I wiecie,
i zacząłem się modlić. I ułożyłem biznesplan zamiast z jednej rzeczy na 2-3 lata wzrastania tej spółki. Tak, że w ogóle może się okazać, że możemy przejąć polski rynek i jeszcze jakby dać temu rozrosnąć na rynek europejski, a może i światowy. Zobaczymy, przecież horyzont cały czas się odkrywa. Amen. Prawda? Amen. Rozumiecie to? 18 lat i 5 lat chodzenia z Bogiem od dziecka. To ważne rzeczy dla nas, ludzie. Jesteśmy kościołem przebudzeniowym. Nie możemy inaczej. Tak jak prorocy mają błyszczeć w każdej dziedzinie, tak każdy wierzący ma błyszczeć w tych fundamentalnych rzeczach. Rozumiecie? Chodzić z podniesioną głową, bez braków. Wciśnij. Tutaj, o, tak, tutaj. No i aż zielone światełko się zapali. Kochani, pastor mówił o tych metkach, ale powiem wam, jak powiedział moją historię, ja też naszywałam metki. Ja 13 lat temu, jak zaczynałam swoją firmę, nie miałam żadnego grosza przy duszy. A postanowiłam, że przejmę rynek bardzo bogatych kobiet z urzędów. Tylko tym się interesowałam. I tak samo naszywałam, słuchajcie, na koszulki zwykłe metki. Amen. Żeby czuć się tak samo jak i one. One mi przyjęły, bo wiedziałam, że jak będę miała te swoje stare ciuchy, to nie będzie łatwo, bo one by mi nie uwierzyły. I grałam jak Krysia Janda swoją rolę. Tak się zaczęła firma. Po prostu to była jedna wielka gra. Amen. Która się udała. Amen. Największą rolę odegrałam. Amen. Mój mąż mnie tak nazywał w domu. Co, Krysia Janda, dzisiaj wymyśliłaś? Ale zawsze czułam się jak milion dolców. Amen. Bo tak się musisz czuć. Ty się musisz czuć jak milion dolarów, żeby móc zarabiać pieniądze. Musisz się tak czuć. Tak czuć się musisz. Musisz takiego widzieć siebie w lustrze. Rozumiesz? W siebie w lustrze. W zeszłą niedzielę modliłem się, zobaczyłem się z tym kolczykiem. Za chwilę już miałem kolczyk w włóku brwiowym. Dlaczego? Ponieważ ja mam rosnąć. Rozumiesz? Ja mam się zmieniać.